Kilka pokoleń minęło, odkąd Józef, syn Jakuba, uratował Egipt przed głodem. Stał się, jak pamiętacie, namiestnikiem faraona i w jego czasach Egipt podlegał władzy semickich hyksosów, którzy opanowali północną część Egiptu. I to wyjaśnia, dlaczego Józef, mimo że był Hebrajczykiem, Semitą, mógł zająć tak wysokie stanowisko, ponieważ ci hyksosi, którzy panowali wtedy w Egipcie, sami byli Semitami. I również to wyjaśnia, dlaczego rodzina Józefa mogła migrować do Egiptu i tam otrzymała w dzierżawę ziemię Goszen, mimo tego, że byli Semitami, bo hyksosi byli Semitami. I tutaj widzimy takie malowidło z grobów Beni Hasan, gdzie są ukazani Semici przybywający do Egiptu ze swoimi rodzinami, ze swoimi stadami, a więc podobnie jak to uczynił Jakub ze swoją całą rodziną, 70 osób, osiedlili się w ziemi Goszen w delcie Nilu. Ale w XVI wieku przed naszą erą sytuacja polityczna w Egipcie uległa zmianie. Faraon, a właściwie władca potężnego miasta Teby w południowym Egipcie, który nazywał się Sekenenre Tao, wypowiedział wojnę tym hyksosom, którzy panowali nad północą Egiptu i wyprawił się przeciwko nim, toczył z nimi boje i jak widzicie, nie wyszło mu to na zdrowie, zginął tragicznie, jeśli przyjrzycie się tej mumii, jego czaszce, zobaczycie ciężkie rany, jakie otrzymał właśnie hyksoskim toporem, które świadczą o tym, że zginął w walce z hyksosami. Jego synowie kontynuowali walkę z tymi hyksosami, najpierw w Kamose, ale po 3 latach zmarł, najprawdopodobniej zginął podobnie jak jego ojciec, ale młodszy jego syn, który nazywał się Achmose I, ten miał większe powodzenie w walce z hyksosami. Zdobył nawet ich stolicę Awaris, która leżała właśnie w tej ziemi Goszen, w której mieszkali Hebrajczycy i przepędził hyksosów z Egiptu do Kananu i tam oblegał ich w pewnym mieście i po 3 latach to miasto padło i w ten sposób rozprawił się z tymi hyksosami. Achmose założył, a tutaj możecie zobaczyć na malowidle, jak właśnie Achmose walczy z tymi hyksosami na Rydwanie i właśnie oni mieli tak wielkie powodzenie w Egipcie, hyksosi, bo posługiwali się końmi i rydwanami. Także później Egipcjanie zapożyczyli od nich tą bardzo skuteczną broń. W starożytności rydwany to były tak, jak dzisiaj są czołgi w walce, a więc były bardzo skuteczne. I właśnie ten Achmose założył nową dynastię, którą nazywamy dynastią 18. Jej władcy pochodzili z Teb, w Tebach był czczony bóg zwany Amon, także zaprowadzili kult tego boga Amona w całym Egipcie. Ci władcy z Teb charakteryzowali się również dużą odwagą i zdolnościami militarnymi. To byli dobrzy wodzowie. I cechowała ich jeszcze wrogość wobec Azjatów. A Azjatami nazywali wszystkich Semitów. A więc Semici to dla nich byli Azjaci i mieli do nich bardzo negatywny stosunek, co było spuścizną po tym, że ci hyksosi, którzy byli Semitami, przez ponad 2 wieki okupowali Egipt. Więc stąd ich nienawiść do Semitów. A Hebrajczycy również byli Semitami. I to nam wyjaśnia ten negatywny stosunek do Hebrajczyków, o jakim czytamy ze strony Faraona w czasach Mojżesza, tuż przed narodzinami
Mojżesza. I Achmose I był prawdopodobnie tym faraonem, o którym czytamy na samym początku Księgi Wyjścia w 8 wersecie 1 rozdziału. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, faraon, który nie znał Józefa. Ten zwrot nie znał Józefa jest eufemizmem, który znaczy, że nie doceniał Józefa, bo to nie znaczy, że on nie wiedział o Józefie, ale nie doceniał Józefa. Józef był Semitą, a tą dynastię cechowała wrogość do Hebrajczyków. Nie chciał pamiętać o jego zasługach, a jego potomków zaczęto traktować jak niewolników. Ci Semici, którzy zostali w Egipcie po przegnaniu Hyksosów, byli traktowani niezbyt dobrze. I z czasem najpierw narzucono im przymusowe roboty, a z czasem zaczęto ich traktować wręcz jako niewolników, a w związku z tym też i Hebrajczyków. Zwłaszcza, że Izraelici, mimo pobytu w Egipcie, który już trwał dwa pokolenia, zachowali swoją narodową odrębność, swoją religijną odrębność, nie przyjęli religii egipskiej, tamtejszych zwyczajów. I faraon mógł się też obawiać tego, że gdyby ci Hyksosi albo podobny lud semicki znów najechał na Egipt z Kananu, to mógł się obawiać tego, że ci Hebrajczycy przyłączą się do nich jako Semici. Ale nie chciał ich też przegnać z Egiptu, bo potrzebował ich kompetencji, ich zdolności, ich sił. Więc zachował ich w Egipcie, ale narzucił im przymusowe roboty. A władcy tej 18. dynastii prowadzili szeroko zakrojone prace budowlane. Postawili wiele pomników, które do dzisiejszego dnia zdobią największe metropolie świata. Na przykład, zaraz zobaczymy, ale najpierw tutaj mamy na zdjęciu obelisk Hatszepsut w Asuanie, który nie został wydobyty, dlatego że pojawiła się na nim rysa, także pozostawiono go. Gdyby go wydobyto, to ten obelisk mierzyłby 42 metry i ważyłby 1200 ton. I takie obeliski władcy tej dynastii zostawili w Egipcie, a one trafiły do Londynu, do Nowego Jorku, do Rzymu, do Istambułu. I te największe obeliski, które tam stoją, pochodzą właśnie z czasów tej dynastii. One są nazywane czasami igłami Kleopatry w Londynie i w Nowym Jorku, ale nie dajcie się na to nabrać. One nie mają nic wspólnego z Kleopatrą. Te obeliski pochodzą z czasów Mojżesza. Również piękne świątynie stawiano w tym czasie. To jest jedna z najpiękniejszych budowli w dziejach architektury światowej, która powstała również w czasach Mojżesza i stoi do dziś w Tebach. Obecnie Deir el-Bahari nazywa się to miejsce. Tutaj możecie zobaczyć malowidło, które przedstawia niewolników przy wyrobie cegieł. Co ciekawe, jedyne malowidło, które pokazuje niewolników przy wyrobie cegieł, powstało właśnie w czasach Tutmesa I, który panował w czasach Mojżesza, w XV wieku przed naszą erą. I to możecie zobaczyć, jak wyrabiają materiał do cegieł z gliny, formują, tutaj odmierzają i przenoszą te odmierzone cegły tam, gdzie były potrzebne, a tu widzicie nadzorcę z kijem, który ich pilnuje. W tym momencie należy się pewne wyjaśnienie co do dat panowania faraonów. Dlaczego? Bo kiedy pójdziecie do domu, otworzycie jakąś Wikipedię albo jakąś inną encyklopedię,
Zobaczycie tam być może inne daty od tych, które ja podaję w czasie swoich wykładów czy swoich książkach. Dlaczego? To nie jest wynikiem błędu z mojej strony albo ignorancji, tylko jest to wynikiem tego, że egiptolodzy stosują obecnie 3 różne chronologie. I nie ma 100-procentowej pewności, która jest słuszna. Według nich jest tak zwana wczesna chronologia, którą ja stosuję. Uważam, że ona jest najlepiej udokumentowana i ma za sobą poparcie również ze strony astronomii, dlatego stosuję tą chronologię. Ale oprócz niej jest jeszcze chronologia średnia i późna, dlatego też możecie w różnych opracowaniach czy encyklopediach spotkać inne daty panowania władców niż te, które pokazuję w czasie swojego wykładu. Po tym faraonie, który nazywał się Achmose I i założył tą 18. dynastię, która rozprawiła się z Hyksosami, panował faraon, który nazywał się Amenhotep I i nie miał on syna. Dlatego też na swojego następcę wyznaczył Totmesa I. Bardzo ambitnego, bardzo walecznego władcę, który był dowódcą wojskowym i był to człowiek, którego cechowała bezwzględność, okrucieństwo, jeśli chodzi o tłumienie różnych buntów, więc jego postać ze względu na ten charakter bardzo pasuje nie tylko chronologicznie, ale i ze względu na jego osobowość pasuje do obrazu faraona, który według Księgi Wyjścia zarządził dzieciobójstwo. Pamiętacie? W obliczu nadzwyczajnego przyrostu naturalnego Hebrajczyków, ci Hebrajczycy byli mu potrzebni do tych przymusowych robót, do tych budowli, ale w związku z tym, że przyrost naturalny wśród Hebrajczyków był bardzo wysoki, przybywało ich, faraon chciał ukrócić to, bo bał się prawdopodobnie, żeby z ich strony nie spotkał Egipt podobne nieszczęście, jak w przypadku tych Hyksosów. Także wpadł na taki pomysł. Wezwał przełożone położnych i powiedział im, a jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, że jak będą przy porodach kobiet hebrajskich, niech patrzą, jaka jest płeć noworodka. Jeśli to jest męska płeć, to mają go zabijać. A jeśli dziewczynka, zostawić przy życiu. Ale te położne, czytamy, bały się Boga, a więc znały Boga. Były to osoby wierzące i nie wykonały rozkazu faraona, ryzykując własnym życiem. I kiedy faraon wezwał je ponownie, powiedziały, że my nie nadążamy, bo jak przychodzimy, a widocznie się spóźniały celowo, jak przychodzimy, to już jest po wszystkim. I faraon musiał wymyślić inny plan. Ale popatrzcie, jaka ciekawa rzecz, że do dzisiejszego dnia zachowały się imiona tych dwóch dzielnych, wierzących kobiet. Wiem, jak się nazywały. Szifra i Puła. Natomiast w Biblii nie podano imienia tego faraona, który wydał ten rozkaz. Także imię faraona poszło w zapomnienie, a imiona tych dwóch dzielnych, wierzących kobiet zostały zachowane do potomności. Popatrzmy, jaki jest stosunek Boga do takich właśnie decyzji, które są w zgodzie ze Słowem Bożym. I jak Bóg też potrafi zająć się swoimi, mimo tego, że narażają swoje życie, bo tam dalej czytamy, że Bóg pobłogosławił tym kobietom i ich rodzinom i cieszyły się wieloma potomkami. Ale co zrobił faraon? Faraon wtedy nakazał wrzucać do Nilu wszystkie dzieci męskiego rodzaju, które rodziły się Hebrajczykom. Zaraz po narodzinach. A Józef Flawiusz, historyk żydowski, podaje, że jeśli jakaś rodzina nie wykonała tego rozkazu sama od siebie, to wtedy cała rodzina, cały ród był zabijany. Najprawdopodobniej doszło do tego rozkazu niedługo przed narodzinami Mojżesza. Skąd taki wniosek? Bo
Jego brat Aaron, który był o 3 lata starszy, urodził się jeszcze bez żadnych problemów. Także z tego wynika, że w ciągu kilku lat zmieniła się drastycznie sytuacja i faraon wydał taki rozkaz. Także to by pasowało do tej zmiany. Z Amenhotepa I, kiedy przyszedł Totmes I, zaraz na początku swojego panowania wydał takie okrutne prawo, które by dotknęło Mojżesza, a wcześniej 3 lata Aaron urodził się bez przeszkód. I Jochebed, tak nazywała się matka Mojżesza, ukrywała to swoje dzieciątko przez 3 miesiące. Tak długo jej się udało zataić, że urodziło się dziecko, ale długo tego nie można zataić, bo wiemy, że dzieci mają swoje potrzeby, mają swoją naturę, są dosyć głośne i im starsze, tym głośniejsze. I w końcu po 3 miesiącach, kiedy już nie mogła dłużej zachować tego dziecka przy sobie, uplotła koszyk z trzciny w kształcie skrzyni, powlokła go żywicą, smołą, żeby nie zatonął. I okazuje się, że w ten sposób Egipcjanie budowali małe łódki właśnie z trzciny. Także ten biblijny opis odpowiada realiom ówczesnego Egiptu. Ciekawe jest też to, że słowo, które oznacza trzcinę, użyte w hebrajskiej Biblii, to jest słowo suf. Ona zbudowała ten koszyk z trzciny i tam jest użyte słowo suf. To samo słowo pojawia się w nazwie morza, przez które Bóg później przeprowadził cały Izrael. To morze nazywa się w języku hebrajskim Jam Suf, morze trzcin. A więc zobaczcie, jakie jest echo. Bóg ratuje, jak zaraz zobaczymy, Mojżesza w koszyku zbudowanego z trzciny suf, a później Mojżesz dzięki Bogu przeprowadza cały naród przez Jam Suf, przez morze trzcin. I tak jak Bóg uratował Mojżesza, tak uratował cały naród, a też za sprawą wiary tej matki. Matka zostawiła ten koszyk w Sitowiu, na brzegu rzeki, w miejscu, gdzie przychodziła się kąpać córka faraona, w pobliżu pałacu królewskiego. A obok zostawiła swoją starszą córkę Miriam, żeby z daleka doglądała swojego braciszka, żeby mu się nic nie stało i żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja córki faraona. I córka Totmesa I, która sama była jeszcze wtedy młodą dziewczyną, prawdopodobnie miała mniej niż 10 lat, zeszła nad wodę i zobaczyła koszyk z maleństwem. Płacz tego dziecka wzbudził w niej litość do chłopca, współczucie do matki, która w ten sposób próbowała ratować swoje dziecko, a czytamy, że dziecko to było bardzo piękne. I Miriam, kiedy zobaczyła pozytywną reakcję królewny, podeszła i sprytnie zapytała ją, czy potrzebuje mamki, żeby wykarmić to dziecko. A córka faraona zgodziła się na to i w ten sposób mały Mojżesz trafił do swojej matki. I zobaczmy, że w ten sposób również Bóg udaremnił złe zamiary, jakie miał szatan. Bo w kontekście możemy zobaczyć, że ponieważ Abraham otrzymał obietnicę potomka i obietnicę, że z tego potomka zrodzi się Mesjasz, to nie trudno się domyślić, co diabeł chciał osiągnąć, niszcząc te wszystkie noworodki płci męskiej. Chciał zapobiec temu, by narodził się ten,
który go zwycięży. I stąd taki surowy rozkaz. Tymczasem zobaczcie, jak Bóg to obrócił. Nie dość, że jego własna córka uratowała tego, który później wyprowadził ten naród z niewoli, to jeszcze jego matka otrzymała zapłatę za wykarmienie swojego dziecka. I wychowała go w pałacu tego faraona, który chciał zniszczyć lud Boży. Zobaczmy też, jak wielka jest rola kobiet w dziele Bożym. Zwłaszcza widać to właśnie w Księdze Wyjścia. Zobaczmy, same kobiety tu odgrywają wielką rolę. Te dwie położne, prawda? Matka Mojżesza, następnie siostra Mojżesza Miriam, następnie córka faraona. Poza Biblią byłoby bardzo trudno znaleźć w starożytności taki dokument, w którym kobiety odgrywałyby tak dużą rolę, jak w Biblii. I to również wskazuje na natchniony charakter Pisma Świętego, bo gdyby to pisali jedynie ludzie sami od siebie, to w tych czasach kobiety nie cieszyły się dużą rolą. Chociaż w Egipcie kobiety zajmowały dosyć ważne miejsce w społeczeństwie. Nie były tak poniżane, jak w innych kulturach bliskowschodnich. I to również wskazuje, że ten, kto spisał Księgę Wyjścia, musiał mieć informacje z pierwszej ręki, skoro wiedział nawet o takich kulturowych detalach, jak to, że w Egipcie kobiety cieszyły się dużymi przywilejami, jakich nie miały w innych częściach Bliskiego Wschodu. I również matki, żony i siostry faraona zajmowały ważną pozycję na dworze. Także istnieją powody, aby sądzić, że ten faraon, Totmes I, który nie miał syna ze swojej pierwszej żony, z tej tak zwanej wielkiej małżonki królewskiej, bo tylko z niej potomstwo liczyło się do tronu, chociaż faraon mógł mieć inne żony. Także wiele wskazuje na to, że wychowywał tą swoją córkę do roli faraona. Także najprawdopodobniej ta dziewczynka, chociaż nie miała jeszcze 10 lat, była już przyzwyczajona do podejmowania poważnych decyzji i liczono się z jej głosem. I to też pokazuje, że ten plan Jochebed, żeby zostawić swoje dzieciątko w tym miejscu, gdzie ta dziewczynka przychodzi się kąpać, był bardzo przemyślany. Nie była to jakaś spontaniczna decyzja zdesperowanej matki, ale ona to bardzo dobrze obmyśliła, znając sytuację w Egipcie i rolę tej dziewczynki na dworze i również jej charakter. Także Mojżesz spędził swoje dzieciństwo na dworze, najpierw spędził swoje dzieciństwo z matką, bo ona była jego karmicielką, a musicie wiedzieć, że w starożytnych kulturach matki karmiły dziecko nie tak jak dzisiaj, przez kilka miesięcy, ale karmiły dzieci przez kilka lat, nawet do 5 roku życia. Także Mojżesz spędził ze swoją matką kilka lat, w czasie których była mu w stanie przekazać prawdy Boże, przekazać informacje o naturze prawdziwego Boga, przekazać mu tą prawdziwą religię. I potem, kiedy trafił na dwór faraona, był uodporniony na tą religię, która panowała w Egipcie, która miała politeistyczny charakter. Kiedy chłopiec miał kilka lat, matka zaprowadziła go do córki faraona i otrzymała zapłatę za wykarmienie, a to w świetle ówczesnych obyczajów znaczyło, że ta córka faraona wzięła go sobie za syna.
skoro płaciła za jego wykarmienie. To oznacza, że go adoptowała. I Nowy Testament to potwierdza. W Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, wiersz 21, tam czytamy, że przybrała go sobie za syna. I również Józef Flawiusz, historyk żydowski, podaje, że ta córka Faraona adoptowała Mojżesza jako swojego syna i był on przygotowywany jako następca Faraona. Egipskie imię Mose, nadane Mojżeszowi przez córkę Faraona, znaczyło w języku egipskim syn. I do tego imienia dodawano imię Bożka, któremu dedykowano dziecko. Na przykład Faraon Totmes po polsku, czyli Tutmose, to był syn, albo inaczej sługa kogo? Bożka. Bożka Tota, tak jest, Bożka Tota. Także imię faraona Totmesa znaczyło syn i sługa Boga Tota. Ten, który służy Bogu o imieniu Tot. Mose stanowiło trzon imienia faraonów XVIII dynastii. Pamiętacie tego faraona Achmose, który założył XVIII dynastię i pokonał Hyksosów i wygnał ich? Widzicie Mose w jego imieniu? Teraz Totmes? Tak samo. Także to Mose, które ona nadała Mojżeszowi jako imię, stanowiło trzon imienia faraonów XVIII dynastii. Ale czytamy, że Mojżesz odrzucił je, gdyż odmówił nazywania się synem córki Faraona. Także nie wiemy, jakiego imię Bożka dodano, czy chciano dodać do jego imienia, ponieważ Mojżesz odmówił nazywania się synem córki Faraona. Także znamy tylko ten trzon. Teraz w języku hebrajskim z kolei imię Mosze oznaczało kogoś wyciągniętego z wody. I to imię było spokrewnione ze słowem, które oznaczało wybawiciela. A to jest bardzo ciekawe, ponieważ w związku z tym imieniem, jakie miał Mojżesz i w związku z niezwykłymi okolicznościami uratowania go, jego życia, kiedy panował nakaz dzieciobójstwa i to, że trafił na dwór Faraona, musiało jego rodzicom i jemu samemu dać pewność, że to on jest tym przyobiecanym wybawicielem. Że to za jego sprawą dokona się wybawienie Izraela. Bo takie proroctwo otrzymał Abraham. 15 rozdział Księgi Rodzaju, 13 werset i 14, tam czytamy: i wtedy to Pan rzekł do Abrama: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem. Przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Więc Izraelici byli świadomi tego, że wyjdą. Oni znali to proroctwo i oczekiwali tego czasu. I rodzice Mojżesza prawdopodobnie spodziewali się, że to może być on. Ale krytycy biorą tą narrację o narodzinach Mojżesza za legendę. Dlaczego? Dlatego, że na Bliskim Wschodzie istniały podobne opowiadania o ludziach, którzy zostali uratowani w koszyku na wodzie. Najbardziej znane to było opowiadanie o królu w Sargonie, który również został uratowany w koszyczku jako dziecko wychowane przez pewnego robotnika i potem stał się wielkim władcą. Ale muszę wam powiedzieć, że przeanalizowałem tę historię, tą mezopotamską historię z historią biblijną i jest tak wiele różnic, zasadniczych różnic, że nie można mówić o zapożyczeniu. Zwłaszcza, że ta mezopotamska historia powstała dopiero w VIII wieku przed naszą erą. A
Księga Wyjścia jest starsza, więc nie ma tu mowy o zapożyczeniu. A z czego się brały te podobieństwa? Otóż w państwach, które leżały nad dużymi rzekami, kiedy kobieta z jakichś powodów nie mogła mieć dziecka, albo nie mogła zachować dziecka, albo nie mogła wychować dziecka, to miała dwie możliwości. Mogła je wyrzucić na śmietnik i tak bardzo często robiono. Albo mogła upleść koszyk, posmarować go smołą, uczynić go wodoodpornym i zostawić to dziecko na rzece. I mieć nadzieję, że ktoś zlituje się nad tym dzieckiem i je uratuje. Dlatego te historie, stąd się brały te historie, bo po prostu takie było życie, takie były realia, takie historie zdarzały się naprawdę. Stąd te historie, więc ten argument związany z podobieństwem tej biblijnej historii do innych nie świadczy bynajmniej przeciwko wiarygodności biblijnej historii, świadczy jedynie o tym, że takie historie starożytności naprawdę miały miejsce dosyć często. Kiedy urodził się Mojżesz? Wiemy, że miał 80 lat, kiedy wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Datę Eksodusu można obliczyć z danych biblijnych na rok 1446 przed naszą erą. W jaki sposób? Czytamy, że wyjście Izraelitów z Egiptu miało miejsce 480 lat przed rozpoczęciem budowy świątyni przez Salomona. Salomon rozpoczął budowę świątyni w 967 roku przed naszą erą. Jeśli do tego dodamy te 480 lat, a ściśle 79 lat i 1 miesiąc, otrzymamy rok 1446. Jeśli do tego dodamy 80 lat Mojżesza według inkluzywnego sposobu liczenia, to dochodzimy do roku 1525. Także najprawdopodobniej Mojżesz urodził się w 1525 roku przed naszą erą i wygląda na to, że urodził się na samym początku panowania Tutmesa I. Natomiast Aaron urodził się w ostatnich latach panowania Amenhotepa I, co potwierdzałoby, że to Tutmes I wydał ten nakaz dzieciobójstwa, który by objął Mojżesza, gdyby nie córka faraona. Kim była ta niezwykła dziewczyna? O tym opowiem w kolejnym wykładzie.